Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku czwartego sezonu Daj Jednego. Dzisiaj mam dla was lejsy o smaku śmietanki z pieprzem w dwóch wariantach, bo jest to lejs z pieca i są to zwykłe płaskie lejsy. Te po mojej lewej stronie kosztowały 5,29, te kosztowały 5,99 i oba były zakupione w różnych Biedronkach. Why? Dlaczego najpierw trzeba iść do 10 Biedronek, żeby i tak nie kupić wszystkiego, co się chce? Bo na przykład lejsowa grzanka już mnie ominęła. I dziś spróbujemy sobie obu, porównamy i zobaczymy, czy warto kupować oba, aż tak, czy może jednak lepiej zaoszczędzić i wybrać jedną. Ja chyba mimo wszystko jednak mam sentyment do płaskich chipsów i one bardziej mi wchodzą, więc spróbujmy sobie najpierw lejsy z pieca. Pierwsze co mi przyszło do głowy to to, że pachną jak jakieś cytrynowe ciastko. Zaczynają się znowu porównania zapachowe. Nie jest to jakoś specjalnie przyjemny zapach. Smacznego. Powiem tak. Od razu czuć i śmietanę i pieprz. Tylko nie wiem, czy te składniki się ze sobą w tym przypadku nie kłócą. Jest to strasznie chaotyczny smak, jeżeli mogę to w ogóle tak nazwać. Chyba jeszcze tego tak nigdy nie opisałem. Na pewno nie są ani trochę ostre i tylko i wyłącznie ten pierwszy chips był strasznie dziwny i z każdym kolejnym wrażenia już tylko malały i jest to po prostu średnio jakiekolwiek, bo wszystko co czuję to tylko ten chips o crackers. I tutaj ten zapach jest zdecydowanie bardziej stonowany, to po pierwsze. I jest bardziej ziołowy, aniżeli jakikolwiek inny. Pytanie brzmi, czy to będzie zwykły fromaż smacznego. I tutaj nie ma jakichś dziwnych wrażeń jak przy tych drugich. I jak widzicie różnią się tylko i wyłącznie techniką przygotowania, bo jedne były z oleju, a drugie były z pieca. Za chwilę jeszcze sprawdzimy sobie składy, żeby dowiedzieć się jak bardzo różnią się tam. Żeby nie było, że to tylko i wyłącznie tekstura. Ale w tym momencie tutaj nie ma nic zaskakującego, jest to po prostu fromaż. Jeżeli miałbym wybierać między tym a standardowym fromażem, to prawdopodobnie nadal poszedłbym we fromaż, chociaż jest to smak, który wybieram najrzadziej. W lejsach płaskich mamy śmietanę w proszku z mleka, sól, serwatkę w proszku z mleka, a w tych pieczonych mamy dodatkowo cukier i mąkę pszenną, glukozę i wygląda na to, że cały deal z lejsami z pieca jest taki, że dostajecie 50% mniej tłuszczu, ale za to w składzie macie cukier. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten porównawczy odcinek. Wnioski prawdopodobnie możecie wysnuć sami, a ja powoli kończę ten odcinek, bo zaraz kichnę i wirtualnie wszyscy będziemy mieć koło.